Nie mają szczęścia leszczyńskie byki. Kolejny mecz przyniósł nie tylko kolejną przegraną, ale również kontuzję kolejnego zawodnika. Do groźnie wyglądającego wypadku Janusza Kołodzieja doszło w czwartym wyścigu. Finalnie Unia Leszno przegrała ze Stalą Gorzów 41-49. Mimo że już przed spotkaniem wiadomo było, że byki nie są jego faworytem, na samym początku zawodnicy Unii Leszno pozytywnie zaskoczyli kibiców, dowożąc do mety kolejne punkty. Dobra passa skończyła się jednak w czwartym biegu, kiedy to doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Oskar Paluch wjechał w Janusza Kołodzieja i kapitan biało-niebieskich opuścił tor w karetce. Po sześciu biegach gorzowianie mieli już 4 punkty przewagi. Przed biegami nominowanymi biało-niebiescy przegrywali 37-41. Niestety, mimo że zawodnicy do ostatniego wyścigu dawali z siebie wszystko, całe spotkanie skończyło się zwycięstwem rywali z Gorzowa. Dobre wiadomości napłynęły w poniedziałek przed południem ze szpitala. Janusz Kołodziej nie ma na szczęście żadnych złamań. Kapitan leszczyńskich byków potrzebuje teraz odpoczynku, by niebawem stanąć do walki z rywalami. W niedzielę Fogo Unia Leszno zmierzy się z Tauronem Włókniarz Częstochową.